Cześć moi drodzy, z tej strony Farel i witam w pierwszym odcinku nowej gry na moim kanale o nazwie Grim Soul Dark Fantasy. Generalnie akcja rozgrywa się w starożytnych czasach, w kiedyś dobrze prosperującej prowincji, tylko że teraz jej mieszkańcy zostali zamienieni w nieskończenie wędrujące dusze, z tego co się dowiedziałem z opisu tej gry. Naszym celem jest, wiadomo, przetrwanie jak najdłużej w tej niebezpiecznej krainie. Co o tym sądzicie? Napiszcie w komentarzu. Jeżeli ta ogierka wam przypadnie do gustu, zostawcie łapkę w górę, a z pewnością pojawią się kolejne odcinki. To żeby teraz zbytnio nie przedłużać, zaczynamy! Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. To co moi drodzy, lecimy z rozgrywką. Jestem naprawdę mega podjarany tą gierką, ponieważ szata graficzna jest... Nie okłamujmy się. Troszeczkę lepsza niż Last Day on Earth Survival. Co my tutaj mamy? Patrzcie, jakiś pierwszy gościu zabity. O! Możemy otworzyć. Province map discovered. Wow! Chłopie, ubranka, equip. Miecz, equip. Log. Flux Fever. Dobra, nice. Dobra, sprawdźmy sobie, jak to się w ogóle nazywa. Mamy Battle of Honey. Aha, czyli my tutaj się leczymy beczkami z miodem. Fajny, fajny pomysł jak naprawdę. Widzicie, że te grafiki są, no przegięte. Widać, że ktoś naprawdę zainwestował dużo czasu i mi się wydaje, że ktoś naprawdę będzie dużo pieniędzy ładował w tą gierkę, bo naprawdę fajnie to wygląda. Tutaj mamy dodatkowo jakiś grade, use the assembling cage. Dobra. Take all, weźmy wszystko. Aha, czyli z lewej strony mamy nasze inwentory. Sprawdźmy system craftingu, patrzcie, koń jest, będzie można normalnie konia zamiast motoru prawdopodobnie mieć. Super. Smelter, torch, raven, ty. Będziemy mogli wysyłać listy za pomocą kruków, stary, jak to jest naprawdę fajna fabuła tej gry. Sprawdźmy. Kołek, shirty. Co tutaj jeszcze mamy? Wow, hood. Gambenson, jakiś. Card. Allow you build a card to travel. Patrz, możemy... Wtedy więcej rzeczy transportować. Super, super. Jestem tylko ciekaw, czy skrypt już jest napisane, czy tylko będzie tak, że my to postawimy, no i nic z tego nie będziemy mieli. Okej, lecimy dalej. Patrzcie, jest kusza. Super. Bastard Sword. Wow. To dla Knighta. Nieźle. Halbarda. I heavy jakiś crossbow. Dobra. Lecimy dalej. Scrolle. Wow. Patrzcie, jak to w ogóle wygląda. Mamy... Jakiś quest do wykonania. Ta letters, Raven Cage. I will help you to map to help first assemble Raven Cage. Dobra. Musimy zrobić pierwsze zadanie. Okej, ciśniemy. Wow, jest pierwszy, nie umarły. Wow, na hita leci. Nieźle, patrzcie jaki pasek expa jest z boku. Co mi tutaj spadło? Seeds, dobra, jakieś nasionka, super. Kolejna lina, na razie zbieramy wszystko co popadnie. I będziemy stawiali jakąś chyba co? Bazę, co? Aha, to jest jakaś brązeora, dobra. Zwierzątko ucieka przed nami, jest to jeleń. No okej, okay. Patrzcie jaki fajny, wielki, co? 72 dostał. Steak spadł, super. Teraz zakradnijmy się do lepera. Patrzcie jak to graficznie naprawdę jest super zrobione. Mamy tutaj jakieś... miejsce do przywoływania jakby duchów, portal, widzicie? Build your home nearby. Dobra, zbuduj swoją chatkę w pobliżu. Okej, zrobimy to, ale na początku zlikwidujmy wszystkie wrogie jednostki. Cyk. Czy coś jeszcze będzie? Jest auto? Jest oczywiście auto, super. Cieszę się bardzo, że jest auto, ponieważ zaoszczędzę trochę czasu. Teraz zobaczmy sobie, co potrzeba, aby skrastować Stone Pick. Nie, pierw Stone Axe'a musimy, kamieni nadrobić, dobra, ale nauczmy się na początku tej umiejętności. Stone Axe nauczony, super, lecimy teraz po jakiś kamyczek. Ty, a kamyczki gdzie są? Tutaj jest jakiś kamyk. Aha, przecież ja nie mam miejsca, ja nie mam miejsca. A ja chciałem, gdzie jest plecak, jeszcze nie jestem nauczony. Tutaj, z tej strony jest plecak, dobra, spoko, spoko. Przez chwilę się zagubiłem. Co, może zjemy sobie tego steaka, bo i tak nie mamy miejsca. Jak widzimy, co jakiś czas nam się punkty
życia regenerują. Nie jest tak, że od razu się leczymy. Powiem wam, że bardzo ciekawe. To może utrudnić nam rozgrywkę, ale mi się wydaje, że to będzie spoko alternatywa. Okej, sprawdźmy teraz tak. Czy możemy skraftować itemek? Stone Axe. Inventory is full. Tak też myślałem. Okej, wariacie. Czyli read. Dobra. To sobie później przeczytamy. Na spokojnie. Teraz weźmy... Postawmy... Chatkę, tak? Chatkę. I dzięki temu nam się miejsce zwolni. Ale ja bym sobie postawił chatkę gdzieś... Tak blisko chyba wejścia, co? Tu jest chyba w miarę takie dobre miejsce. Postawmy pierwszą podłogę. Yeah! Raz. Dwa. Trzy. I nie gadaj, że... Jak... Nie mogę w tym miejscu postawić, bo to będzie mega fail. Nie, jest, okej, wszystko. Wszystko gra i buczy. Dobra. Podłogę mamy postawioną. Teraz sprawdźmy sobie jeszcze raz plecaczek. No niestety, mordeczki. A! Przecież tak możemy zrobić. Ajajaj, dobra, Farel. Zbieraj. Dobra, mordeczki, to robimy teraz tak. Pokonamy jeszcze jedną wrogą jednostkę. I ja tutaj zrobię cięcie. Wyeksploruję całą strefę. Porąbiemy drzewo. Jak widzicie, mam poziom drugi. Za każde uderzenie dostaję 5 expa. Spoko. I za chwileczkę się widzimy. Jak widzicie, mój poziomeczek jest głodny, także zjedzmy sobie. Po jeden dostajemy, no dobra. Z tego, co sobie tutaj przeczytałem, musimy zbudować klatkę na kruki, dzięki czemu będziemy mogli dostawać wiadomości od innych osób. Z pewnością to jest tak zrobione, że jeżeli postawimy tą klatkę na kruki, no to gra będzie nam generowała questy. Tego się tylko domyślam, nie wiem jak to będzie, mam nadzieję, że tak właśnie to rozwiążą. Okej, lecimy z budową naszej chatki. Ale zanim przejdziemy do budowy, chciałem wam pokazać, że stworzyłem sobie plecaczek. Dwie liny i cztery roślinki. Raven Cage. Potrzebujemy do tego Copper Ore. Okej, Copper Ora. Ona gdzieś się tutaj znajdowała. Jest, jest, jest tutaj Copper Ora. Także możemy ją sobie wykopać, ale musimy stworzyć Stone Pickaxe. Dobra. Kopiemy Ore. I need to eat. Ja wiem, mordo, ale poczekaj, bo jakiś gościu chcecie podhaczyć? Dobra, super. Kurczę, mój ziomuś naprawdę jest spragniony, no i głodny. Ale powiem wam tak, jak skoro jesteśmy cały czas na naszej strefie, to nawet jak on padnie, to się narodzimy z pełnym HP, także nie ma problemu. Dobra, postawmy naszą chatkę. Jeszcze jedną tutaj podłogę. Zrobimy taki kwadracik standardowo. Standardowo Farel zawsze stawia kwadracik, później robimy sobie drzwiczki. Z tej strony jedne, z tej strony drugie. No i tutaj okieneczko. Okieneczko. No i lecimy ze ścianami. Cyk, cyk, pięknie. Cyk, cyk, pięknie. To jest taka standardowa chatka, która moim zdaniem najbardziej zdaje egzamin. Okej, teraz sobie postawmy skrzynkę. Wow! Aha! Zapomniałem, że się dopiero nauczyliśmy. Jedna skrzynka, no i druga. Dwie na początek będą wystarczające, ponieważ mordeczki, nie wiem czy... O, jednak mogę to postawić. Nie ma więcej sensu na razie stawiać, bo nie będę miał tylu itemków. Tu sobie odłożymy takie rzeczy do craftingu bardziej. O, świeczkę to tamto. Copper Ora jest, właśnie mieliśmy przecież zbudować mordeczki tą skrzynkę. Tą klatkę, jeszcze dwie ory. Dobra, gdzieś tutaj jeszcze te dwie ory mogłem znaleźć. Chyba tak, tutaj właśnie w tym miejscu. Super, wykopmy sobie. Zara mordziaty coś zjesz, spokojnie, nie stresuj się. No i dobra. Mamy, możemy teraz to stworzyć. Jestem mega ciekaw, co to w ogóle będzie i gdzie to najlepiej będzie postawić. Okej, sprawdźmy teraz tego crafting. Nie mam drzewa. Gdzie jest drzewo? Trzeba iść jeszcze narąbać drzewo, ale poczekaj. To sobie zjemy, żeby nie marudził. Siekiery nie mam. Żeby narąbać drzewa trzeba... O, siekierkę zrobić. Ciśniemy szybko, jakieś dwa drzewka zetniemy. O, akurat tutaj mamy takie uschnięte. Okej. Jedno. I jeszcze jedno. I to nam powinno wystarczyć, żeby stworzyć tą klateczkę. Pięknie. Tak jest.
uczymy się, no i kraftujemy. Dobra, mamy. Wracam się na chatę i nie wiem, gdzie to postawić. Czy przed domkiem, czy w chatce. Dobra, sprawdźmy. Jest. Tutaj możemy postawić? Nie. W domu możemy postawić. Dobra, to postawimy tutaj, o, żeby było ładnie. Pięknie. Idziemy zobaczyć, czy są jakieś kruki. A no nie ma. Ale musimy postawić tak, o, paski. Paski mamy. Super. Co tu mamy? Wire, okej. Okay. A tutaj copper shards. Dobra, dobra, no to jest mega ciekawe. Skąd możemy grate, to kratki, kratki dorwać? Mamy 3 sztuki, okej. To mamy zrobione, to mamy zrobione. Teraz ja bym postawił, moi drodzy, garden bed bym postawił, ponieważ musimy coś jeść. Co mi brakuje? Znowu drzewa. Dobra, ciśniemy szybko jeszcze troszeczkę drzewa narąbać i postawimy sobie z boku chatki ogródeczek, w którym będziemy mogli po prostu coś z pewnością zasadzić, tylko jestem mega ciekaw, co tutaj rozwiązali. W Jurassic Survival były ananasy. W laście są marchewki. To tutaj moim zdaniem ziemniaki. Może i będą ziemniaki. To by było takie ciekawe, co nie? Dobra, sprawdźmy teraz. Dig well nearby. Co to jest? Coś jest w pobliżu. O kurcze, niedobrze. Szybko stawiaj, gościu, ogródek. Nie mam punktów. Nie mam punktów do rozdania skilli. Dobra, mordo, to odłóż to wszystko. Weźmiemy sobie siekierę. To też odłóż. Jedzonko musimy wziąć ze sobą. I tak o zróbmy. Przełóżmy sobie tylko do leczenia tutaj. Ok, eat. To zjedzmy do fulla, bo to nam się naprawdę przyda. I wychodzimy po raz pierwszy za strefę. Jestem mega ciekaw, co tam będzie się znajdowało. Jak wygląda ta mapa. Wow, dobra, dobra, mamy nie spać. Okej, okay, show. Gdzie jest ten event? W tym miejscu, 45 minut zostało. Mamy 100 energii. Ja bym zaryzykował i tam na samym początku poszedł, ponieważ moim zdaniem to może być coś takiego jak Airplane, Crash Plane, Last Day on Earth Survival. Sprawdźmy. Powiem wam, że troszeczkę kontrolsy mam tutaj inne i nie mam jeszcze takiej wprawy jak w Laście i w Jurassicu, bo tam są totalnie te same, ale zobaczymy. Naprawdę mi się ta gra podoba. Serio, mordo. Cicho, jest coś. Widzicie? Na tej samej zasadzie, tak jak mówiłem, na tej samej zasadzie jak Crash Plane. Super, nadropimy super itemków z pewnością. Jest! Spodnie, super. Zabieramy. Kolejna skrzynka. Jakiś dyliżans się tutaj nam wykoleił, że tak powiem. Koło urwał. Beczka, super. Beczkę sobie... Nie. Pod literą E mam... Ja źle zrobiłem, bo pod literą E, mordeczko, mam otworzyć plecak w laście. A tutaj sobie użyłem beczki, która jest tutaj za mną. Czaszka jakaś, patrz. Wow, jak teraz będziemy wyglądali? O, bracie. Jaki worek w ogóle mam fachowy na plecach, co nie? Dobra, lecimy dalej. Tutaj, co tutaj będzie? Co tutaj będzie? Coś ciekawego dajcie. Buty, pięknie. Wow, ale... Ło, to taka duża beczka, która nas leczy, ale weźmy sobie teraz łopatę może do ręki. Będziemy walczyć łopatą. Zdechł jakiś koń. Pewnie zjedzony został przez tą zarazę. O, co to jest? Leak. Dobra. Potion jakiś, super. Lecimy dalej. Tutaj jakieś dwa kosze wywrócone. Powiem wam, że naprawdę graficznie mega ta gierka wali Lasta i Jurassica. Nie ma opcji, że nie. Nikt mi nie powie, że nie. Tylko teraz mam właśnie dylemat, co tutaj zbierać? Zróbmy na razie może tak. A siekierkę z tym odłóżmy, wiecie? Bo to mi się naprawdę na chwilę obecną tutaj nie przyda. A ja to sobie skraftuję szybciutko u mnie na biomie. Dobra, lecimy dalej. Rękawice. Ubierzmy. Łyżka. I ring. Golden ring. No ładnie. Powiem wam, że ładnie. Liny też możemy sobie odłożyć na razie. 45 minut mamy na to, żeby zabrać stąd itemki. Może mi się uda drugi raz wrócić. Ile to ma ataku? Widły? 25 damage'a? 36. To na razie te widły sobie, wiecie co? Odpuszczę. Nasionka? No niekoniecznie będę je zbierał. Zobaczymy, co zaraz się dalej posypie, bo jak nasionka są tak samo nic nie warte jak w Laście i w Jurassicu, no to nie ma sensu ich dropić. Jak widzimy, mamy jakiegoś forka. A to co to jest? Tin. Dobra, zamiast czaszki weźmy. Idzie coś? Nie, nie idzie. Myślałem, że coś idzie. A to ile ma wiosło? 27 damage'a. No,
Dosyć. Zróbmy tak. O, w ten sposób. Lecimy dalej. Kolejna skrzynia. Klepsydra, a to 15 damage'a. Jest, mamy to, co poszukiwaliśmy. Dobra, to od razu sobie zawijam. Zamiast... Czekaj, coś mnie atakuje. Leaper, dobra. Uwaliłem Leapera. Poziom do góry wskoczył, super. Zrobimy jednak tak. To ubiorę, to zostawię tutaj. Nie wiem, co z tą klepsydrą. Na razie ją zostawię dalej tutaj. Lecimy dalej. Konik do otwarcia jest. Kolejna beczka. Beczkę musimy zrobić tak i przerzucić sobie tutaj do slota. Super. Liny muszę zbierać. Te liny niepotrzebne mi są. I to jest w ogóle pusta? Empty vial flask. Do widzenia. Z pustą butelką nic nie zrobimy. To będzie tak samo pusta butelka jak w Last Day, czyli pojemnik na wodę. Nie ma sensu tego z pewnością nosić. Lecimy dalej. Patrzcie, super. Mamy wszystko to, co nam się przyda. Zara, będziemy kończyli, chłopie. Zadanko, ile te buty miały? Run speed 6, equip. Run speed 8, dobra, oczywiście, że zawijam te buty. Te rzeczy typu fork czy też spoon, mi się wydaje, że są takie rzeczy jak w Last Day'u, złoto, ta kamerka, takie pierdółki, które w ogóle są niepotrzebne na chwilę obecną. Mamy świeczki, świeczki z pewnością się przydadzą, bo widziałem, że tam są wymagane. Mamy jakąś jeszcze porę, co to jest w ogóle, to mogę zjeść? Eat. Aha, to możemy zjeść. Dobra, to co to jest? Barrel. Aha, dobra. Na razie beczki nie potrzebuję, ale sobie wejdę szybko w system craftingu i sprawdzę, co będzie mi najbardziej potrzebne. Co zbierać? Dobra. Jak widzimy, potrzebujemy clothing. Czy beczka jest potrzebna? Beczka dopiero jest potrzebna do studni. Akurat jedna, czyli trzeba będzie tą beczkę z pewnością wziąć. I widzicie, potrzebna nam jest również łopata i bardzo dużo limestone. Okej. Z tego, co Farel widzi, musimy mordeczki wziąć na pewno beczkę. No i coś jeszcze? Świeczka. Dobra, wiem, co mamy brać. Beczka musi być z pewnością. Ta pora jest w ogóle na chwilę obecną niepotrzebna. Jak wyglądamy z punktami na jedzenia? 83. Dobra, zjedzmy do końca tą porę. No i ten bandaż możemy również użyć. No, ringa odłożymy, łyżkę. Wow, wilk, stary, zobacz, co się dzieje. Dobra, zjedzmy. Lecimy dalej. Czyli tak, moi drodzy, HP nam się odnawia dopiero jak coś zjemy, nie od razu. Jak w Last Day'u czy cokolwiek, tylko takie, mi się wydaje, że jak wypiję potion. Spirit, to nasz atak zwiększy. No to co możemy na chwilę obecną wziąć. Armor 20, rękawiczki, a tamte ile mały? 30, oczywiście zawijamy teraz armorem 30 i lecimy dalej, czyli musimy szukać rzeczy. Beczkę mamy, z pewnością, do kopania studni. Będziemy musieli wrócić również po łopatę. Chyba, że łopatę mogę skraftować. O bracie, co tu spadło? Fibula. O kurde, ale ta fibula na chwilę obecną jest niepotrzebna, bo nie mogę ani tego ubrać, ani nic z tym zrobić. Dobra, sprawdźmy teraz tutaj. Hełm, ile? 50 defa. Czapka 30, oczywiście, zabieramy. Mapa, read. Nev localization available. Super mordo, nowa lokalizacja dostępna. Pięknie. Kolejna skrzynka. Naprawdę, mówię wam, zostawcie łapeczkę w górę, bo ja chcę kontynuować sam z siebie tą gierkę, bo naprawdę jest mega kozacka. Ile? 34 ataku. Wow. A mój sword? 36. Ale powiem wam, że zmienię i tak na tą macę, ponieważ jest jej mniej. Chain, na razie mi łańcuch nie jest potrzebny. Lecimy dalej. Kolejny woreczek. Co jest w tym worku? Beczka. Beczkę musimy oczywiście sobie przerzucić standardowo. Op. Pięknie. I zabrać te druty, no i koper szarcy, kawałki kopera, czyli miedzi, tak? Brązu, miedzi. Dobra. Pora. To i liny. Dobra, porę możemy oczywiście sobie jeszcze zjeść, o ile jesteśmy... No, jesteśmy już full, także nie będę tego dalej
jadł, niech sobie to leży, może później sobie jeszcze wrócę. Sprawdźmy teraz tutaj. Kolejny konik i haha. Beczka. Reed. Pięknie. Powiem wam, że naprawdę fajnie jest to zrobione, ponieważ zadania musimy sobie szukać po biomach. Naprawdę mega, mega pomysł mieli, żeby tak zrobić. Propsuję mega twórcę tej gry. Okej, na razie to zawijamy wszystko, lecimy dalej. Czego jeszcze nie otworzyłem? Chyba tego dyliżansu. Nie, ten dyliżans był otwarty. Ten woreczek. O, jeszcze mamy jeden woreczek, widzę na mapie po prawej. I to by było na tyle z tego eventu. Nasiona. Split. Aha, na razie z tym nic nie mogę zrobić. Dobra, lecimy dalej. Ostatni konik do otwarcia. No i co? Kolejne zadanie. Przeczytajmy. Dobra, ja sobie później to ładnie wszystko przetłumaczę i wam opowiem mniej więcej, o co w tym chodzi. To teraz tak, moi drodzy. Otwórzmy plecaczek. Przepraszam, konia. Beczkę znowu sobie przerzućmy. Już mamy 12 beczek do leczenia. To naprawdę mi się wydaje, że jest dużo. I wracamy na haciendę, moi drodzy, i zobaczymy, co możemy skraftować. Nev localization available, show me. Zobacz, Dungeon. Dobra, ten Dungeon z pewnością sobie zrobimy, ale jeszcze nie w tym momencie. Wróćmy się na chatę. Dobra, ja teraz tak tu sobie gadam, to tamto. A gdzie jest moja chata? Gdzie jest moja chata w ogóle? Nickname'a jeszcze bym szybciutko zmienił tylko. Poczekajcie, to jest podstawowa czynność. Pewnie zaraz będzie pytanie, jak zmienić nick w tej grze. Farel. Fyarylly. Aha, to było z dłużej, dobra. Fyarylly YouTube, okej. No i teraz powinno mi pokazać, gdzie jest Farel YouTube. Tu jest Farel YouTube. Dobra, jesteśmy w chacie na miejscu. Tutaj mam jeszcze do otwarcia zwłoki. Aha, nic w nich nie ma. Dobra, mordeczki, to teraz tego szybko do domu. Odłożymy. Jeleń! Jeleń do chaty wpadł! Ładuj go! Czy nie możesz? No? Jeleń w chacie się zrespił. Atakuj go! Dobra, coś się zbugowało. No, możliwe. Okej. Odłóżmy wszystkie rzeczy, które mi są niepotrzebne. Beczkę tą również. I moi drodzy, zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie tak. Zróbmy sobie tak i zróbmy sobie tak i kończymy. Jak widzicie, mamy kruka. Rivard. Uciekły. No dobra, jestem mega ciekawy, co później z tego wyniknie. Moi drodzy, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał. A my widzimy się już w kolejnym odcinku Grim Soul Dark Fantasy Survival. Trzymajcie się, cześć!